Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Przemysława Błaszczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Senacie, mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawić jej stanowisko do zmian ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komisja rozpatrzyła tą ustawę na posiedzeniu w dniu 19 marca 2013 roku. Jest to projekt poselski, ma na celu dookreślić, doprecyzować zapisy ustawy. Skupię się na najważniejszych punktach. Są to cztery punkty. Tak jak powiedziałem, są to punkty, które regulują, dookreślają, poprawiają, także uszczelniają tą ustawę. Pierwsze zapisy i pierwsze zmiany dotyczą spraw związanych z wykluczeniem z użytkowania rolniczego gruntów klasy pierwszej i trzeciej, co jest w gestii ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W poprzednich zapisach niezmienionych dotyczyło to gruntów powyżej 0,5 hektara. Zmiany, jakie zostały wprowadzone, wykreślają ten zapis ograniczający w jakiś sposób do 0,5 hektara i powyżej gestie ministra, dlatego iż życie pokazało, że było obchodzone to prawo i były wskazywane działki poniżej 0,5 hektara, aby takiego obowiązku nie było. Kolejna zmiana dotyczy strony w postępowaniu. Nie było to dookreślone. Ta nowelizacja wprowadza zapis ze stroną w postępowaniu przy wyodrębnieniu z użytkowania rolniczego gruntów rolnych. Jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Do tej pory nie było, tak jak powiedziałem, określone. Były problemy, wyroki sądów administracyjnych, które wskazywały raz to właśnie na te osoby, w innych wyrokach i orzeczeniach wskazywały na właścicieli. Zostało to w tym zapisie dookreślone. Kolejna zmiana dotyczy odsetek z tytułu należności za wyłączenie gruntów. Też nie było to sprecyzowane. Teraz te należności będą stanowiły dochód budżetu województwa. Jest to dookreślone. Kolejna zmiana dotyczy gestii marszałka województwa. Jego zakresu obowiązków określa, że jest on organem egzekucyjnym w stosunku do należności niezapłaconych w terminie odsetek karnych. Zmiany te wszystkie mają na celu usprawnić wprowadzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. I tak jak powiedziałem na początku, jeśli chodzi o te pierwsze zmiany, też znieść tę złą praktykę, która prowadziła do obchodzenia i wyciągania tych najlepszych gruntów z użytkowania rolniczego, nie zawsze zgodnie z intencją i powyższej ustawy. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję, panie marszałku.